Hola, ja jestem Hubert, jesteście na kanale Hiszpania 360, a to zamieszanie, które widzicie za mną, to kolejka do prawie kilometrowego Roszkona, który dzisiaj rozdawany jest na Plaza del Pilar w Saragosie. Do Roszkona, ale to nie jest powtórka z odcinka o świętach w Hiszpanii. To raczej mały bonus do odcinka o codziennych przyjemnościach życia tutaj. Zapraszam. Materiał możecie potraktować jako taki mały bonus do ostatniego odcinka o urokach życia w Hiszpanii. Wtedy skupiłem się na weekendzie, ale jeśli po weekendzie następuje lokalna fiesta i w mieście nikt nie pracuje, uroki życia trwają nadal. Ja wiem, że jakiś czas temu mówiłem wam o tym, że patronką miasta jest Virgen del Pilar, ale jak to u Hiszpanów bywa, im więcej patronów, tym więcej fiest. A jak wam mówiłem, w ich przypadku nie jest ważne, dlaczego się świętuje, ale to, że się świętuje i to jest tak naprawdę hiszpański sport narodowy. Jeśli chodzi o samego San Valero, to był to pierwszy znany w historii biskup miasta i podobno męczennik. Jego losy tak naprawdę nie są znane i mało kogo dziś interesują, ponieważ najważniejsze jest to, że Zaragoza está de fiesta, czyli Zaragoza świętuje. A jeśli miasto świętuje, to na ulicach pojawić muszą się Los Gigantes i Los Cabezudos, o których opowiadałem wam już przy okazji Fiestas del Pilar. Jednak prawdziwym królem tego dnia jest El Roscón, czyli wieniec wypiekany z kruchego albo drożdżowego ciasta, który ozdabia się kandyzowanymi owocami. Najczęściej przekłada się też go bitą śmietaną albo kremem. Jest to ten sam smakołyk, który większość Hiszpanów kojarzy przede wszystkim z Dniem Trzech Króli. Jak widzicie za mną, darmowa czekolada i Roszkon powoli się kończą. Kończy się też ten nagrany na szybko i spontanicznie materiał. Jeśli wam się podobało, tradycyjnie proszę o kciuki w górę. Dajcie też znać w komentarzach, czy takie robione na szybko i spontanicznie krótkie wrzuty, które jestem w stanie zmontować w jeden dzień i pokazać wam, zanim dane święto się jeszcze dezaktualizuje, są dla was atrakcyjne i czy chcecie, żeby gościły na tym kanale. Na dzisiaj się żegnam. Así que hasta la próxima. A jeśli to wam nie wystarczyło, a nie widzieliście jeszcze poprzednich materiałów, to odsyłam przede wszystkim do odcinka o Fiestas del Pilar oraz do ostatniego odcinka o urokach życia w Hiszpanii.